Nazywam się Renata Maślanka. Jestem prezesem zarządu spółki Uzdrowiska Kłodzkie S.A. Grupa PGU, należącej do Polskiej Grupy Uzdrowisk. To spółka działająca na terenie trzech miejscowości uzdrowiskowych: Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój i Kudowa Zdrój. Posiadamy łącznie 14 obiektów uzdrowiskowych, infrastrukturę pijalni uzdrowiskowych. Jesteśmy również producentem wody mineralnej Staropolanka i Wielka Pieniawa. Chcemy zaprezentować dwa obiekty, które zostały zrealizowane w ramach trzech odrębnych projektów na dofinansowanie. Pierwszy obiekt jest to obiekt KORAB, szpital uzdrowiskowy, który został zmodernizowany i przebudowany. A drugi obiekt, który się mieści w pozostałych dwóch projektach, to specjalistyczny szpital uzdrowiskowy dziecięcy Jagusia w Kudowie Zdroju. Kilka lat temu zdecydowaliśmy się na złożenie stosownych wniosków i pozyskanie środków z Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. Projekty były realizowane na przestrzeni ostatnich 3 lat. Musieliśmy i chcieliśmy skorzystać ze środków unijnych. Dlaczego? Dlatego, że środki te pozwoliły nam na uzyskanie jeszcze lepszego efektu końcowego modernizacji. KORAB przed remontem był w stanie bardzo wyeksploatowanym, z małymi, ciemnymi pomieszczeniami. Wyeksploatowane były instalacje elektryczna, wodno-kanalizacyjna, pomieszczenia były małe, ciemne. Generalnie no, wymagał zupełnie nowego, świeżego podejścia do tego, żeby ten standard, którego domagają się nasi kuracjusze, był taki, jaki dzisiaj możemy im ofiarować. Uważaliśmy, że jeżeli już brać się za tego typu projekt, to trzeba to zrobić na jak najlepszym, najwyższym poziomie. I stąd konieczność i możliwość sięgnięcia po środki z Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. KORAB dzięki przeprowadzonej inwestycji stał się nowoczesnym, trzykondygnacyjnym, wielofunkcyjnym ośrodkiem, w pełni przystosowanym dzisiaj dla osób niepełnosprawnych. Obecnie posiada 70 komfortowych miejsc noclegowych. Kuracjusze przebywają w nim pod okiem profesjonalnej kadry medycznej i ponadto dysponujemy w nim nowoczesnym centrum zabiegowym, oferując wysokiej klasy zabiegi lecznicze i rekreacyjne. Do dyspozycji naszych kuracjuszy w szpitalu KORAB mamy dwie profesjonalne sale do terapii zajęciowej. Odbywają się tam terapie grupowe, terapie zajęciowe, różnego rodzaju spotkania z fachowcami, lekarzami, fizjoterapeutami, dietetykami, gdzie jest prowadzona szeroko pojęta edukacja zdrowotna. W ramach inwestycji przebudowy z rozbudową budynku szpitala uzdrowiskowego KORAB odnowione zostały takie pomieszczenia jak baza hotelowa, baza zabiegowa, jadalnia, oranżeria oraz, tu warto wspomnieć, powstała pierwsza w Polanicy siłownia plenerowa. Na każdym piętrze znajduje się aneks kuchenny oddany do dyspozycji naszych kuracjuszy. Realizujemy programy rehabilitacyjne w ramach schorzeń narządu ruchu, schorzeń układu krążenia, ale również tu należy to wspomnieć i podkreślić, że realizujemy tam programy rehabilitacyjne po operacjach gruczołu piersiowego, tak bardzo dzisiaj poszukiwane na rynku polskim, cieszące się coraz większą popularnością. Ponadto realizujemy również pobyty rehabilitacyjne dla osób ze schorzeniami psychosomatycznymi. KORAB po modernizacji jest jednym w tej chwili najnowocześniejszym obiektem tego typu w Polanicy. Uzdrowiskowy Szpital Dziecięcy Jagusia jest dedykowany dzieciom borykającym się z problemami nadwagi i otyłości
ale również schorzeniami narządu ruchu, dróg oddechowych czy schorzeniami endokrynologicznymi. Szpital uzdrowiskowy dziecięcy Jagusia w Kudowie Zdroju praktycznie od lat 70. nie był poddawany żadnym modernizacjom, żadnym remontom. Sanitariaty były na korytarzach. Stan mebli czy jakość tych mebli była bardzo mocno wyeksploatowana. W związku z tym decyzja, żeby zabrać się za odbudowę, była już ostateczną i najważniejszą decyzją, dlatego że nie możemy zapomnieć, że naszymi klientami, naszymi kuracjuszami są również dzieci i młodzież. W związku z tym podjęliśmy działania w ramach realizacji dwóch projektów. Skorzystaliśmy z dofinansowań środków za pomocą Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, w ramach których mogliśmy przystąpić do realizacji tych dwóch projektów. Pierwszego projektu odbudowy Szpitala Dziecięcego Jagusia pierwszej części, a w tej chwili kończymy modernizację i rozbudowę drugiej części Szpitala Uzdrowiskowego Jagusia. Dziś Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy Jagusia ma nowoczesny basen rehabilitacyjny oraz centrum zabiegowe. Powstała tu nowoczesna strefa rekreacji, doskonale wyposażone centrum fitness, gdzie nasi mali pacjenci obecnie mogą ciekawie spędzić czas. Mają do dyspozycji bardzo nowoczesny sprzęt do samej rehabilitacji, jak i również sprzęt siłowy i aerobowy. Dzieci cenią sobie również strefę saun, czyli saunę fińską, oraz mogą odbywać seanse helioterapeutyczne. Uwielbiam ćwiczenia na siłowni plenerowej, ponieważ możemy zawsze się zmierzyć z różnymi kolegami, przyjaciółmi. Lubię też ćwiczyć na niej i możemy poznawać różne metody ćwiczenia. Materace, piłki, ogólnie też te stepy, taśmy, żeby ćwiczyć ogólnie na każdą partię ciała. Najbardziej podoba mi się spędzanie czasu na basenie. W ramach aranżacji wnętrz podjęliśmy decyzję o takiej koncepcji, która będzie łączyła świat dzieci i młodzieży. Zastosowaliśmy bardzo żywe kolory na piętrach, uzupełnione grafiką dedykowaną aktywnościom sportowym. Oprócz zmodernizowanej bazy hotelowej wybudowaliśmy napowietrzną siłownię, również dedykowaną dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Niebawem oddamy do dyspozycji wysokiej klasy obiekt posiadający 120 miejsc noclegowych, rozmieszczonych już w pokojach z łazienkami. Obiekt będzie posiadał 13 pracowni multimedialnych o różnych funkcjach. Będą to sale do warsztatów kulinarnych, bardzo nowoczesne 4 sale lekcyjne, sale terapeutyczne i jako takie clue naszego projektu studio nagrań dla dzieci i młodzieży. Warto wspomnieć, że leczeniu otyłości w Kudowie Zdroju pomogła decyzja Ministerstwa Zdrowia z marca 2014 roku. Decyzja ta oparta była o potwierdzone wyniki terapeutyczne realizowanego dotychczas programu leczenia, pozytywne opinie konsultantów krajowych w dziedzinie endokrynologii, balneologii i medycyny fizykalnej, ale była również poparta spełnieniem przez uzdrowiska kłodzkie wymagań dotyczących posiadanej kadry medycznej i wyposażenia bazy zabiegowej. Właśnie dlatego podjęliśmy decyzję o modernizacji Szpitala Dziecięcego Jagusia na specjalistyczne centrum profilaktyki, leczenia oraz nowoczesnej edukacji prozdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W tej chwili jest to już kompleksowa oferta wspierająca cały proces leczenia. A nieodzowne okazały się w tym fundusze europejskie, które udało nam się pozyskać z Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. Środki unijne odegrały zdecydowanie dużą rolę, dlatego że
pewnie nie bylibyśmy w stanie sami jako spółka zrealizować tak dużej inwestycji w takim ostatecznym wydaniu, w jakim ją widzimy dzisiaj.